Dopiero jak zrozumiałam, że nie jestem sprawiedliwą osobą, że moja sprawiedliwość została podważona, że te zasady życiowe, które wcześniej miałam, zostały obalone, dopiero wtedy Jezus Chrystus stał się dla mnie realnym ratunkiem. Może dzisiaj dla Ciebie też tak jest. Może Ty dzisiaj też masz jakąś swoją własną sprawiedliwość. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że jeżeli jesteś osobą, która ma własną sprawiedliwość, która uważa, że jest jeszcze w właściwym miejscu, która uważa, że jest jeszcze okej, że poczeka, to chcę Ci powiedzieć, że to jest błąd. Jezus Chrystus umarł za każdy grzech, a karą za jeden grzech jest śmierć. Jeżeli uwierzysz dzisiaj w to, co do Ciebie mówię, jeżeli uwierzysz, że Jezus Chrystus umarł za Ciebie i zmartwychwstał w ciele do nieba, zrozumiesz, jaką moc ma dzisiaj wiara w Jezusa Chrystusa. To nie jest Bóg śmierci, tylko Bóg życia. I dzisiaj możesz doświadczyć to życie. Możesz doświadczyć tego życia osobiście w Chrystusie Jezusie. On swoją mocą zmartwychwstał, żebyś Ty dzisiaj mógł żyć. Wymienił się z Tobą, żebyś mógł uwierzyć w prawdziwą relację z Nim. Wiecie, jak ja byłam taką właśnie dziewczynką i wyszłam do przodu, mówiłam szczerze, że chcę uwierzyć Jezusowi. Ale gdzieś tam w środku chciałam żyć po swojemu. I to było właśnie powodem, że nie spotkałam wtedy realnie się z Jezusem. Dzisiaj pogoda nam zrobiła prima aprilis. Widzicie, śnieg pada 1 kwietnia. No super. Ale czy nasze życie ma wyglądać jak prima aprilis? Czy nasze życie ma być żartem? Może warto coś zmienić i ustawić coś na czymś właściwym, czymś prawdziwym. Jezus Chrystus jest prawdziwy. Jeżeli ustawisz coś na Nim, swoje życie, swoje decyzje, swoje plany, nigdy się nie zawiedziesz. Bo to jest prawdziwy fundament, który daje człowiekowi zwycięstwo. Wiecie, niedługo będą święta. Ludzie się będą szykować do różnych rytuałów religijnych. Będą chodzić z koszyczkami do kościółka. Czy będą święcić jajka, albo jeszcze jakieś inne rytuały odprawiać. Chcę Wam powiedzieć, że sens tego święta został zatracony. A to jest bardzo dobre święto, bo Jezus Chrystus umarł za każdego człowieka i zmartwychwstał w ciele, abyście dzisiaj mógł Go poznać. Abyście dzisiaj mógł Go realnie poznać. On puka do Twojego serca i chce, żebyś Mu otworzył. Ja poznałam Jezusa 7 lat temu. Zawołałam: Boże, jeżeli naprawdę istniejesz, to przyjdź i zmień moje życie. I wiecie co? Ja doświadczyłam Jezusa. Ja naprawdę odczułam realnie Jego obecność. Ty dzisiaj też tak możesz mieć. Ty możesz mieć prawdziwą relację z Jezusem Chrystusem. Jeżeli zrozumiesz, że jesteś na tym świecie nie po to, żeby żartować sobie ze swojego życia, ale po to, żeby ustawiać właściwe fundamenty na Jezusie Chrystusie. Każdą dziedzinę w swoim życiu możesz obalić albo porządnie wzmocnić. Wzmocnienie jest jedynie w Bogu. Nie ma czegoś takiego, że próbujesz coś zrobić po swojemu i nagle wszystko wychodzi. Może jesteś super zdolny w danej dziedzinie,
Może jesteś świetnym, nie wiem, psychologiem. Może masz super tytuły na ścianie. Ale jeżeli nie poznałeś Jezusa Chrystusa, to tak realnie nic nie znaczy. I to tak realnie możesz zniszczyć komuś życie. Tak, ale kręcę. Możesz zniszczyć życie jakiemuś człowiekowi przez to, że mimo że coś robisz doskonale, nie robisz tego bez Boga. Robisz to sam. Robisz to bez Boga. Ale nie byłem u was w wspólnocie w ogóle. A narodziłeś się na nowo? Bo jeżeli robisz coś sam, można powiedzieć, że tak, to wpływasz na drugiego człowieka przez to, kim jesteś i co masz. Jak Krzysztof? Jeżeli nie spotkałeś Jezusa Chrystusa, to wpływasz na drugiego człowieka. Tak do końca na pewno, to chyba wiesz, no nie istnieje tak jak wszystko. Jeżeli nie poznałeś Jezusa Chrystusa, to mimo że jesteś najlepszym człowiekiem Bóg jest pewnością. W danej dziedzinie, w ogóle wiara jest będziesz pewnością. Chciał śmierć do swojego otoczenia. Albo się narodziłeś na nowo, albo się nie narodziłeś. Jeżeli narodzisz się na nowo, albo jesteś w ciąży, albo nie jesteś. To wtedy tak, dopiero mokry, będziesz nie. Mógł no, ale to jeszcze jest, widzisz, to tak naprawdę ale, tylko, ale tak, tylko chodzi, szczerze. Żeby mieć wpływ na ludzi, którzy się podkreślam, szczerość, brak, zero oszustwa siebie. Że życie lub śmierć są mocy języka. A dzisiaj jesteś przed sobą tak, kładzie życie i śmierć. Namacalny. I pyta się, co wybierasz? Wewnątrz siebie. Nie możesz służyć Bogu Królestwu. Nie możesz służyć Królestwu Ciemności i Królestwu Światła. Miałeś taki mimo, moment? Że o tym nie wiesz, moment, mimo, że tego to też widzisz, nie zdecydowałeś swój błąd, że jesteś bez niego, zaprosiłeś go do siebie, do swojego życia i poddałeś mu zostałeś przypisany do Królestwa tak, Ciemności. Ofiarowałem mu każdy jeden mój dzień, każdą jedną chwilę. I tylko twoją decyzją możesz się przenieść do Królestwa Światła. Takich tych gwałtownych moich tylko twoja decyzji, własna moich, wola. Tak naprawdę to ja nie decyduję, nie jestem tym szefem. No nie? Dziś wiem, że będziesz jest zbawiony, tym szefem naprawdę, lub będziesz przeklęty na wieki. Powiedzmy od 3 lat moje życie inaczej Duch Święty jest istnieje. Tutaj na ziemi. Byłem złym człowiekiem, po to, żeby złym pokazać Ci realną moc Chrystusa. Pracę dobrą, ale kradę. I dzisiaj możesz nas wystawić na próbę. Dzisiaj mam pracę bardzo dobrą, możesz nie przyjść kradnę. Do nas, poprosić nas o powiedzmy, jakąś no, w takim słowie znaczeniu, że ona jest możesz nas dzisiaj uboższa, wystawić na próbę. Ale możesz sprawia dzisiaj mi Boga satysfakcję. Wystawić na próbę. Od 3 lat jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, uwolnienia, budzę się przyjdź rano, do nas, klęczę, to modlimy się o Ciebie. W nocy to samo a dostaniesz robię. To, jestem czego oczekujesz. Temu Bogu. Dostaniesz nowe życie. Bo nazwajmy to...